Witajcie na naszym kanale w kolejnej recenzji. Dzisiaj, jak widzicie, pokażę Wam lalkę Annę z bajki Kraina Lodu firmy Jack's Pacific. Jest to lalka plastikowa i u nas mogliście już obejrzeć wideo recenzję jej siostry Elzy. Tutaj w rogu się ona pojawi. Dla porównania przyniosłam ją, żebyście mogli zobaczyć, jak one się różnią wielkościowo. Elza jest sporo większa. Ale też Elza śpiewa. Nie będę teraz włączała, zobaczycie to w wideo recenzji Elzy. Anna nic nie robi. Jest ona wykonana, jak już wspominałam na początku, z plastiku. Teraz się przyjrzymy tutaj jej szczegółom. Ma koronę, którą można zdjąć. Korona jest plastikowa, trzeba na nią uważać, bo będzie można ją raczej łatwo złamać z tego, co tutaj widzę. Ona ma narysowane oczy, w przeciwieństwie do Elzy. Elza ma, jeszcze Wam tutaj pokażę, oczy takie jakby trójwymiarowe, a Anna ma je tylko naklejone, to są u niej naklejki, a ona widać po prostu gołym okiem, że ma te oczy bardziej, no lepiej wykonane. Elza zdecydowanie bardziej właśnie jest ładniej, jak dla mnie, wykonana. Włoski też ma zupełnie inne. Anna ma grzywkę, nie wiem na co ktoś jej zrobił, na żel czy na klej tą grzywkę, że ona jest taka strasznie, strasznie sztywna. Tutaj już włoski ma normalne, ale grzywka, no nie mam pojęcia, z czego ona została wykonana. W każdym razie jest bardzo sztywna sukienka, zupełnie jak z filmu. No i buty standardowo, dwa rozmiary za duże, tak samo jak i Elza. Nie mam pojęcia, kto ubierał te lalki. Na buciku logo Disney, drugi bucik tak samo. Z tyłu wygląda ona w ten sposób. Włosy też ma jeszcze tutaj normalne. Jak widzicie, ma ten kosmyk białych czy też siwych włosów. Tutaj są włoski ok, tylko ta grzywka jakby, no nie wiem, nażelowana i na sztywno postawiona. Dość zabawnie to wygląda, nie mam pojęcia, co autor miał na myśli w tym, żeby tak tą grzywkę zrobić. Można by jej przecież zrobić tak jak ma Elza, zwykłe włoski tutaj zaczesać i też by było ok. Ile kosztuje laleczka? Dowiecie się, gdy klikniecie w link znajdujący się w opisie do tego filmu. Tam są aktualne ceny i od razu jest informacja, gdzie i za ile można ją kupić. Ona nic nie robi, ona jest z plastiku, jak wspominałam, i ma takie dość, no fajnie jest wykonana. Do wykonania lalki nic tutaj się nie można doczepić, jest tak samo jak Elza. To nie jest tam jakiś tandetny plastik, to już w dotyku czuć, że to jest porządny, twardy, taki nawet troszkę może gumowy, nie wiem jakby to nazwać, ale kiedyś takie bobasy robili, lata, lata temu właśnie pamiętam, że też takie bobasy robili z takiego plastiku. Potem gdy kupiliśmy Martynce lalkę taką w cudzysłowie no name, to ona była bardzo tandetnie wykonana. Kiedyś Wam ją pokażę, bo jeszcze gdzieś tam jest w pokoju u dziewczyn. A ona jest bardzo dobrze wykonana, z bardzo fajnego materiału. Może to nawet nie jest do końca plastik. Sama nie wiem, co to jest za materiał. Guma to chyba nie będzie. W każdym razie jest bardzo fajny, taki bobasowy. Na pewno mieliście bobaski właśnie lata temu w swoim dzieciństwie. Takie duże, większe bobasy. I właśnie z czegoś takiego ta lala jest wykonana. Sukienkę też ma fajną. Można ją oczywiście zdjąć. Pod spodem ma majtki, których nie zdejmiemy. No i jak już wspominałam, recenzja jej siostry. Tutaj jest link w prawym górnym rogu do recenzji jej siostry, więc zachęcam do oglądania. A o lali jeszcze jest napisane na naszej stronie. Także link w opisie filmu. Klikajcie, czytajcie, oglądajcie, subskrybujcie nas, polubcie nas na Facebooku. Jeszcze Wam zapomniałam powiedzieć, że laleczka stoi, podobnie jak jej siostra Elza. Ona potrafi stać na tych swoich za dużych bucikach, ale stoi, to jest najważniejsze. Można jej zginać nogi, ręce, ona siada, więc możemy z laleczką wszystko tutaj robić. A ja się już z Wami żegnam. Do usłyszenia w kolejnych recenzjach.